Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu online po wczorajszej lekcji opublikowanej dla gitarzystów, która cieszy się dość sporym odzewem. Jestem z tego bardzo zadowolony. Zostałem poproszony przez jednego z naszych uczniów, aby przypomnieć też w formie online teorię muzyki, podstawy teorii muzyki, które poznaliśmy na naszych zajęciach. Nasza teoria muzyki w stopniu uproszczonym polegała na nauce dźwięków, jakie występują ogólnie w muzyce. Nasz sprytny patent polegał na tym, że korzystaliśmy z ciągu alfabetu od A do G, czyli A, B, C, D, E, F, G. Każdy alfabet zna, także nie było z tym żadnego problemu. Aby zmodyfikować ten ciąg alfabetu tak, aby uzyskać ciąg dźwięków muzycznych, AB przenosiliśmy na sam koniec i taki ciąg nazywaliśmy ciągiem muzycznym. Uzyskiwaliśmy w ten sposób C, D, E, F, G, A, B. Ciąg muzyczny całych tonów. Dzieliliśmy, ponieważ na gitarze, jak i na gitarze basowej, najniższą wartością jest półton. Także dzieliliśmy jeszcze sobie ciąg całych tonów na połówki. Dodawaliśmy półtony pomiędzy dźwiękami, poza dwoma wyjątkami. Mam nadzieję, że pamiętacie, jakie były to wyjątki, ale ja oczywiście za chwilę je przypomnę. C, cis, D, dis, E, F. Pierwszy wyjątek, pomiędzy A a F nie było półtonu. Fis, G, gis, A, ais, B i C. Drugi wyjątek, pomiędzy B a C nie ma półtonu. Dwa wyjątki. Przypominam jeszcze raz. E, F nie ma półtonu, więc nie wystąpi tutaj ace. E, F i B, C. Przypomnę jeszcze tylko, że dźwięk B również może być zapisany jako H. W Europie było to H. Amerykanie, jako z racji tego, że sobie ułatwiają życie, żeby pasowało, żeby ciąg pasował tak jak alfabet, nazwali go B. Czyli przenosząc AB mają idealnie ciąg alfabetyczny. Kolejnym etapem były nazwy dźwięki strun. Od pierwszej E, druga B, trzecia G, czwarta D, piąta A, szósta E. To są nazwy dźwięków granych pustych strun. Natomiast na progach system liczenia tych dźwięków jest taki, że bierzemy przypuszczalnie, teoretycznie, praktycznie, dla przykładu, dźwięk struny pierwszej, czyli E. Znajdujemy z naszego ciągu muzycznego, już znanego, dźwięk E i na progach od tego dźwięku E liczymy kolejne dźwięki, jakie są na gitarze na progach. Czyli E jako pusty, na pierwszym progu na strunie 1 F, na drugim fis i tak dalej. G, gis, a i następna oktawa aż do 12 progu. Jeżeli dobrze policzymy dźwięki na progach, wówczas pusta struna nazwana prawidłowo, weźmy na przykładzie E1, pusta struna o nazwie E jako pierwsza i 12 próg też musi się zgodzić taka w nazwie, czyli pusta E, jeżeli jest dobrze przeliczony ciąg, na 12 progu oznaczonym podwójną kropką na podstrunnicy, również musi wyjść dźwięk E. Tyle w ramach przypomnienia szybkiej w teorii muzyki, którą poznaliśmy z której korzystamy cały czas. Do tej pory jak najbardziej użytkowa, jak najbardziej potrzebna. Mam nadzieję, że ten krótki film przypomniał Wam zasady liczenia dźwięków na podstrunnicy oraz ciąg dźwięków muzycznych
użytkowy na każdym instrumencie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do następnego razu. Cześć.